Zalew Sulejowski. Piękne okolice przyrody. Wspaniale tutaj jest, ponieważ zalew jest otoczony gęstym, bujnym lasem. Piaszczyste plaże naokoło, nie ma żadnych kamulców, nic takiego, więc bardzo przyjemne miejsce. Ja jestem akurat teraz w wiosce żeglarskiej Zarzęcin, nad samą wodą. Pełno, dużo się dzieje na wodzie. A ja teraz postanowiłem przejść się trochę i pokazać wam tutaj, jak wygląda zaplecze. A to właśnie zaplecze lokalowe naszej tutaj wioski żeglarskiej. Mimo, że już wakacje się skończyły, jest bardzo dużo ludzi, duży ruch na wodzie, jak mówiłem, jeszcze ludzie w domkach siedzą. A ja idę trochę sobie dalej pochodzić po lesie i poczerpać trochę takich inspiracji artystycznych, malarskich, właśnie takich leśnych, czyli takich, które najczęściej maluję, najbardziej lubię. Czyli wychodzę już trochę z tego terenu zabudowań, też pojedyncze domki gdzieś tu jeszcze się zdarzają. I wchodzę, idę ścieżką, idę zaraz do lasu, a tam pełno różnych ciekawych rzeczy. No na razie tu z tej strony chyba będzie to lepiej widać. Jest piękne, wspaniałe miejsce, gdzie mega zielono jest. Tych kolorów zieleni teraz jeszcze jak się kończy właśnie, zaraz zacznie się jesień, więc tych kolorów jest coraz więcej. Zielenie przechodzą w żółcienie, pomarańcze, ale jeszcze chwilka. A na mną błękitne niebo, wspaniały właśnie taki pejzaż leśny. Droga w lesie, o, to jest coś, co lubię. I pewnie coś w ten deseń będę niedługo malował. I do zobaczenia, hej.